warto pójść do kina i czy z wrażeń cieknie ślina, jaki bilet gdy kapucha. Co ciekawe, w mniemaniu, z czego za to straszny suchar, wszystko powie wam, Johaniu. Panie i panowie, kilka słów o filmie szepnie wam Piotr Johaniuk. Zaność. There's good and bad in all of us. Ghost Rider 2. Spirit of Vengeance. Zacznijmy od tego, że duch zemsty, czyli alter ego głównego bohatera, Johnny'ego Blaze'a, jeżdżący na choperze Yamaha V-Max, nie jest w ciemię bity w przeciwieństwie do reszty infantylnych bohaterów świata komiksów Marvela. To postać faustyczna, która zaprzedała duszę idolowi wszystkich straceńców, panu diabłu. Jak na komiks przystało, sam mistrz ciemności też jest traktowany dość popowo i umownie. I nie ma za wiele wspólnego z mitologią biblijną. Należy to wyjaśnić od razu. Szatański topos zmuszeni jesteśmy traktować z przymrużeniem oka, bowiem demon, który nawiązuje znajomość z wyskokowym, szurniętym motocyklistą, sam też nie może być poważny. Nie spodziewajcie się państwo diabła z imienia Róży Umberta Eka czy z pasji w reżyserii Mela Gibsona. Tu, w drugiej części Ghost Ridera, wszystko dzieje się bardziej w konwencji rockowego teledysku. Karkołowne, efekciarskie sceny na motorach komponują się idealnie z gniotącymi kości metalowymi riffami muzyki, jaką okraszono produkcja. Dwóch reżyserów, czyli Mark Neveldin i Brian Taylor, podjęło się zarazem operatorki, stając za kamerami i towarzysząc ramię w ramię Nicolasowi Cage'owi w tych jego cyrkowych, ekranowych beczkach śmierci. That being the case, we better make sure he doesn't turn out to be the Antons. You just can't escape. Plus, I have some personal issues I'd kind of like to get fixed. Roadkill. Sam Nicolas Cage natomiast, jako wielki fan rockowej kapeli The Cult, prywatnie jest również dosyć faustyczną osobowością. To też granie kolesia z płonącą czaszką musiało być dla niego niebagatelną frajdą, co zresztą widać w każdym możliwym ujęciu, bo Nicolas nie nudzi się rolą, co dla przykładu miało miejsce we wszystkich częściach Skarbu Narodów. Dodatkowym atutem filmu jest udział zapomnianego już z lekka w mainstreamowym kinie gwiazdora takich filmów jak Tarzan, czy przede wszystkim Sagi Nieśmiertelny, Christophera Lamberta. Lambert, jak również francuskiego Lombé, wypadł z pierwszoligowego kina już ponad dekadę temu, między innymi za przyczyną wady wzroku, jaką jest tak zwana miopia, czyli krótkowzroczność. Rolą Metodiusa w Ghost Riderze 2 powraca Lambert ze świata filmów kategorii B, które można było czasem nabyć w koszach hipermarketów po przecenie. Powraca on na srebrny ekran w enigmatycznym stylu, za który pokochali go fani w latach 80. i 90. Obraz nie nuży, a bawi. Dramat Johnny'ego Blaze'a ma komiksowy urok. Aczkolwiek, gdyby się kto zaparł, można by było nazwać to kinowe widowisko dzięki symbolice czaszki. Hamletem dla ograniczonych. I choć nie jest to Szekspir, ba, nie jest też i Johann Goethe, to jednak oddajmy na to kiczowatego Supermana z wybrylantynowanym loczkiem. Koleś z płonącym czajnikiem na motorze jest kilka kręgów piekielnych wyżej w boskiej komedii Dantego. Ghost Rider 2 Duch Zemsty ma przygotowane miejsce na swoim ekranowym czoperze dla każdej romantycznej, rockowej duszy, mającej dystans do świata. Reszta niech ściga się na rowerach.